Cześć kochani, zapraszam Was dziś na Get Ready With Me. Zaczniemy od pielęgnacji, krem pod oczy, a następnie krem do twarzy. Ostatnio ich najczęściej używam. Jak widzicie, włosy mam świeżo umyte i wszystkie kosmetyki, których dziś używam, będą wypisane tutaj na filmie. Dlaczego nie wypisuję w opisie? Ponieważ opisy się często zmieniają, coś może się usunąć i tak dalej, a na filmie to się nigdy nie zgubi, zawsze tu zostanie i zawsze możecie do filmu wrócić. Teraz nakładam sobie podkład takim płaskim pędzelkiem Sigma. Wybieram podkład w jasnym kolorze. Później będę sobie jeszcze skórę ocieplać. Teraz użyję dwóch korektorów, jeden pod oczy, a drugi na cerę. Pod oczy, żeby zredukować sińce, a na cerę, żeby nie było widać zaczerwienień, które jeszcze mi prześwitują pod podkładem. Całość utrwalam sobie pudrem. I następnie będę używać bronzera Hoola, który ociepli mi twarz i nałożę go na całą twarz, nałożę go na policzki, czoło, nos oraz na brodę. To nada na pewno trójwymiarowości twarzy, nie będzie taka płaska, no i przede wszystkim nie będzie taka blada. Róż wybrałam w takim zimnym odcieniu, róż Down Boy, bardzo go lubię. Nakładam sobie na tak zwane jabłuszka i to też bardzo ożywia nam twarz. Teraz moja sekretna broń, pomada do brwi z marki Too Faced. Powiem Wam, że bardzo, bardzo lubię ten produkt. To jest naprawdę mój ukochany produkt ostatnich miesięcy i o tym Wam często wspominałam. Jeszcze nie wiem, czy robiłam test na żywo, czy nie, ale na pewno będzie w moich ulubieńcach. Jest bardzo, bardzo trwała, fajnie się z nią pracuje i kolor jest taki bardzo uniwersalny. Na oczy nakładam teraz MAC Paint Pot jako taką bazę. Teraz widzicie, Darek nam trochę przeszkadza. Chcę, żeby cienie się dobrze trzymały, a następnie cienie to będzie moja ukochana paleta Naked. Kupiłam sobie już drugą. Jak jesteście ze mną długo, to na pewno wiecie, że tą poprzednią miałam wiele, wiele lat. Już sama nie wiem ile, 4 czy 5 na pewno. Od początków YouTube'a tak naprawdę, kiedyś to był naprawdę taki złoty graal, żeby posiadać tą paletę. I mam do niej dużą słabość, ponieważ ma przepiękne kolory, od których jestem uzależniona. No i chyba to jedna z pierwszych takich palet nudziakowych, jak nie pierwsza w ogóle. I od tej palety właśnie się zaczęła moda na te wszystkie nudziakowe kolory. Wcześniej wydaje mi się, że palety były bardziej kolorowe. Teraz nakładam dwa złote cienie, które mam tutaj w palecie i rozcieram pędzelkiem do blendowania. Eyeliner, powiem Wam, że nie do końca jestem z niego zadowolona, bo dosyć szybko mi wysechł, a uważam, że eyeliner w tej cenie powinien być bardziej trwały. Dobrze się nim rysuje, chociaż ta końcówka czasem mnie zawodzi. Wybrałam dziś rzęsy Ardell Wispies i to są takie rzęsy, które dają efekt 1:1 tak zwany. Na moich oczach przynajmniej dają taki dosyć lalkowaty efekt. Natomiast moim trikiem jest to, żeby uzupełnić dziurę, po prostu tuszem do rzęs. Tutaj jak widzicie, dolne rzęsy czy wewnętrzny kącik nie jest w ogóle podkreślony, kiedy przykleiłam rzęsy, więc mocno sobie je zaznaczam i teraz właśnie mam taki efekt laleczki. Przechodzę do ust, używam sławnej konturówki z Pets Fi. Już dawno jej nie używałam, jakoś do niej wróciłam. A pomadka, którą dziś wybrałam, to jest MAC Velvet Teddy. Bardzo lubię ten kolor. Natomiast dziś zrobiłam coś innego, bo nałożyłam sobie jeszcze trochę jaśniejszej pomadki z Too Faced z serii Melted w kolorze Sugar na środek ust, żeby uzyskać taki bardziej ombre efekt. Tak prezentuje się makijaż, jak widzicie, taki złotawy z wyraźnymi oczkami i z nudziakowymi ustami. A teraz już idę suszyć włosy i wrócę do Was ze strojem dnia. Jak widzicie, włosy są zupełnie proste. Mam też dwa naszyjniki jelly oraz jeszcze bransoletkę. Jak wiecie, na hasło stylizację zawsze macie 10% zniżki u jelly.
Mam też paznokcie, które Wam ostatnio pokazywałam na Instagramie oraz zwykłą bawełnianą sukienkę, taką no name, która bardzo mi się podoba. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki do góry. Pa, pa, kochani!